Bo to wszystko chodzi. Ale jak się podniesie, to tu ręka wyjdzie. Nie? Skrzynia ma ponad 100 lat, ile dokładnie nie wiadomo. Na razie nikt jej nie otwierał. Widać ślady palenia. Prawdopodobnie przetrwała pożar pałacu. Zostanie ona oddana do pracowni konserwatorskiej, gdzie zostanie po prostu poddana konserwacji, no i wtedy też będzie otwieranie tej skrzyni i się dowiemy, co ona tam kryje, nie? Mówię, można zobaczyć, że tam jest jakiś papier spalony, ale tyle widać po prostu przez dziurki. Od kilku tygodni z ruin pałacu budowlańcy usuwają gruz. Każdego dnia natrafiają na skarby. Raz są to metalowe balustrady, kiedy indziej mozaiki na posadzkach. Czasem ogromne fragmenty dekoracji kominków z piaskowca. Co to jest? Butelka po piwie. Gdzie znaleźliście? Dzisiaj rano pod schodami, tam do wejścia do piwnicy. To codziennie jakieś skarby znajdujecie? No, nieraz się zdarzam. Takie marmury. O, tu jeszcze z zawartością butelka po piwie. Pałac w Goszczu został zbudowany w XVIII wieku. Choć dziś jest ruiną, nadal zaskakuje. Tutaj było palenisko. Są kanały rozprowadzające najprawdopodobniej ciepłe powietrze i służyły one do ogrzewania głównego holu po prostu pałacu. Ogrzewanie podłogowe. Ogrzewanie podłogowe. Ja się bardzo cieszę, dlatego że ja po pierwsze jestem mieszkanką, więc ta historia tego miejsca jest mi niesamowicie bliska. Jest to miejsce, które ma wiele wątków do odkrycia. Wykonawca robót ma jeszcze rok na dokończenie prac. W zakresie prac jest przede wszystkim to, co teraz widzimy, że się odbywa, czyli odgruzowanie ruiny. To są mniej więcej od 1,5 do nawet 3 metrów warstwy gruzu, w których znajdujemy skarby. Po usunięciu gruzu trzeba będzie umocnić pozostałości konstrukcji murów. Potem zostanie zamontowana stalowa konstrukcja w miejscu dawnej klatki schodowej. Po niej turyści dostaną się do punktów widokowych na wysokości piętra pałacu, skąd będą mogli podziwiać widok na dziedziniec i park. Goszcz, Urszula Bąk.